Witajcie, kochani, nazywam się Małgorzata Leszczyńska. Na co dzień zajmuję się pracą z podświadomością i dzięki tej pracy, dzięki hipnoterapii możemy doświadczyć regresingu. Możemy odwiedzić, zobaczyć nasze poprzednie wcielenia. I jak to jest, kiedy pracujemy z poprzednimi wcieleniami? Jak to się odbywa i skąd wiemy, że podświadomość, nasza wewnętrzna mądrość czy nasz wewnętrzny uzdrowiciel przenosi nas właśnie do poprzednich wcieleń. Często przychodzą do mnie osoby, które chcą mieć wgląd, co się tam działo, bo w obecnym życiu mam ograniczenia w relacji, bo moja relacja z matką, z ojcem, ze wspólnikiem nie układa się, bo nie kocham swojego dziecka i nie wiem dlaczego, co się wydarzyło wcześniej. I rzeczywiście możemy znaleźć na to odpowiedź. Ostatnio pracowałam z kobietą, która ma fatalną relację ze swoją mamą od samego początku. Dotarłyśmy do tego momentu, z którego się to wzięło. I często mam pytanie, mogłoś o to prawda? Czy to na pewno się wydarzyło? Czy ja przez to przeszedłem i nie będę mówić, że wiem, że tak jest, że to się wydarzyło, bo nie wiem, bo nie mam takiej wiedzy. Wiem, że prowadzę osoby, z którymi pracuję, w te obszary, na które są gotowe zobaczyć, doświadczyć. Pracuję z tą częścią naszego umysłu, który ma dostęp do pamięci permanentnej. I to, co z poziomu podświadomości, kontaktu z naszą największą mądrością, czy z poziomu naszego wewnętrznego uzdrowiciela przychodzi, uznaję to za najwłaściwszą drogę prowadzącą do uzdrowienia. Kiedyś ktoś mi powiedział, jeden z moich kolegów hipnoterapeutów, zresztą sam mnie prowadził, weszłam w obszar jakiegoś wcielenia, gdzie byłam służącą w Anglii, i wyprowadził mnie stamtąd, zmniejszył obraz, wyprowadził. Ja byłam później zła i mówię, ale dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? Powiedział, bo to są wizje tylko umysłu, ucieczka od tego, co masz do zrobienia teraz. I można też mieć takie spostrzeżenia, takie zdanie na temat tego, co dzieje się w naszej podświadomości, w naszym umyśle, z obrazami, które dostajemy, odczuciami, wspomnieniami. I to też jest okej. Każdy ma prawo do swojego poglądu, swojego przekonania i według tego żyjemy. Ja chciałam zobaczyć, co tam jest, więc trochę się zezłościłam. Jak pracuję z osobami, które upierają się, bo Małgosiu, ja koniecznie chcę popracować z poprzednim wcieleniem, to czasami jest tak, że wcale nasz wewnętrzny uzdrowiciel nie poprowadzi do poprzedniego wcielenia, bo jest coś dużo ważniejszego do zrobienia z tego poziomu, w którym żyjemy teraz. Warto też o tym pomyśleć. Często trafiają do mnie uczestnicy procesu Holy Me, informacje znajdziecie poniżej w opisie, którzy przerobili właściwie z tego poziomu Holy Me obecne życie, zarówno pracę z wewnętrznym dzieckiem, proces wybaczania, oczyszczanie przeszłości, aby pójść dalej. I dzięki takim procesom uzdrawiania tego obecnego życia z łatwością wchodzimy do poprzednich wcieleń. I często te osoby, które pracują z poprzednimi wcieleniami, po zakończeniu Holy Me bardzo łatwo w tych obszarach się poruszają, następują piękne uzdrowienia i wystarczy tylko jedna sesja. To jest też niesamowite, że po przejściu całego procesu Holy Me wystarczy jeden proces, który uzdrawia albo dopina całość, gdzie właśnie wędrujemy dużo dalej. Dzisiaj przygotowałam dla Was medytację, aby zobaczyć jedno wcielenie. Załóż sobie jakąś intencję, z jaką chcesz zobaczyć, czego ona ma dotyczyć, jakiego obszaru Twojego życia, chociaż wewnętrzny uzdrowiciel może poprowadzić Cię w zupełnie inny obszar. I jeżeli masz taką gotowość w sobie, bez lęków, strachów, bez względu na to, co zobaczysz, bo idziesz w tym sama, sam, to zachęcam Cię do tej medytacji. Jeżeli gdzieś pojawi się jakiś ucisk, blokada, lęk, wróć.
Jest kilka etapów tej medytacji, gdzie możesz z łatwością wrócić do tu i teraz, otworzyć oczy i zakończyć proces. Różne rzeczy możemy zobaczyć, różne rzeczy się pojawiają, ale pamiętaj też, że Twoja wewnętrzna mądrość zaprowadzi Cię tylko tam, na co masz gotowość, nawet jeżeli będzie to trudne, nawet jeżeli będzie to przerażające, a być może zaprowadzi Cię do obszarów, z których masz wyciągnąć jakieś zasoby, uruchomić jakiś potencjał, gdzie poprzednie wcielenie, wizja, którą dostajesz, odczucia, uruchomią w Tobie coś naprawdę bardzo dobrego. I z takim nastawieniem, z taką intencją również możesz wejść w tą medytację, żeby może właśnie skorzystać z tego, co odbywało się wcześniej w Twoich życiach, co było dobrego i co dzisiaj chcesz w sobie uruchomić. Zapraszam Was, kochani, do wędrówki, do jednego wcielenia. Możesz powtarzać tą medytację, możesz po kilka razy wracać z różną intencją, żeby zobaczyć różne obszary, różne wcielenia z różnych epok, z różnych części też Twojej osobowości, to, co się wiąże z Tobą w obecnym życiu, a czemu chcesz się przyjrzeć z poziomu Twojej wiecznej wędrówki. Zapraszam Cię zatem na tą głęboką podróż. Zapraszam Cię oczywiście również do skorzystania z mojej oferty. Informacje znajdziesz w opisie. Tam są procesy transformacji. Również ostatnio powstał głęboki proces uzdrawiania relacji zarówno dla singli, jak i dla osób, które są w związku. Bardzo głęboki, dosyć długi proces, bo przeznaczony na 7 tygodni bardzo głębokiej pracy, ale relacja to nie jest pstryknięciem palcem. To jest głęboka praca, mocna praca. Zaczynamy od siebie, żeby móc wejrzeć w to, co nas łączy. Dostaniesz dużo narzędzi, dowiesz się o wielu, wielu rzeczach, schematach, które trzymają nas w pewnych zachowaniach. To wszystko w With Me. Zapraszam Cię, zapoznaj się z tym, co jest w opisie poniżej, a teraz za chwilę medytacja. Dziękuję, że jesteś, dziękuję Ci za piękne komentarze, które od Ciebie otrzymuję. Dziękuję za subskrypcję. Pozdrawiam z miłością. Zamknij oczy. Weź przyjemny, powolny, głęboki wdech. Zrób wydech. I jeszcze raz. Weź głęboki wdech i zrób długi, powolny, odprężający wydech. Pozwól, aby z każdym oddechem mięśnie Twojego ciała rozluźniały się coraz bardziej, coraz głębiej, coraz przyjemniej. Zauważ rytm Twojego oddechu i pozwól, aby usunął wszelkie napięcia w Twoim ciele. A dzięki temu zauważ, że z każdym oddechem czujesz coraz większy relaks, zagłębiając się coraz bardziej, coraz głębiej, coraz przyjemniej. A Twój oddech usuwa wszelkie pozostałe napięcia w Twoim ciele. Z każdym rozluźnieniem zanurzasz się coraz bardziej, głębiej. Pozwalasz swojemu ciału zasnąć, pamiętając, że Twój umysł pozostaje obecny. I
i wyobraź sobie, że to cudowne odprężenie sprawia, że czujesz przyjemną lekkość w swoim ciele i w swoim umyśle. A to oznacza, że możesz otworzyć się na wszystko, co najlepsze, co przyjdzie do ciebie. Otworzyć się na wglądy, zrozumienie. Zatem pozwól sobie zanurzyć się jeszcze bardziej. Dlatego przenieś uwagę na swoje powieki. Poczuj ich przyjemny ciężar. Pozwól, aby pojawiło się takie uczucie, jakby górna powieka sklejała się z dolną. I możesz nawet próbować otworzyć swoje oczy. Jednak kiedy rozluźnisz je tak bardzo, jak nigdy wcześniej, zauważysz, że są przyjemnie sklejone tak długo, jak będziesz tego potrzebować. Zatem, kiedy pozwalasz swoim powiekom na to przyjemne uczucie sklejenia, to już wiesz, że są cudownie rozluźnione, odprężone, zrelaksowane. Zatem tym bardziej możesz jeszcze głębiej rozluźnić swoje ciało. I kiedy rozluźniasz swoje ciało, pomyśl, jak przyjemnie byłoby, kiedy rozluźniasz swoje ciało jednocześnie puścić wszelkie myśli, które przychodzą. Dlatego wyobraź sobie teraz siebie, jak stoisz przed tablicą, taką szkolną tablicą. W ręku masz kredę, a w drugiej gąbkę. Tablica jest zupełnie czysta, ale chciałabym, abyś teraz narysował, napisał myśl, która przychodzi w formie obrazu, słowa. Napisz na tablicy. Zobacz, z czego składa się twój rysunek, napis. Jakie są litery, znaki. I zacznij powoli ścierać tablicę. Każdą literę, każdy znak. I kiedy pozwalasz sobie na to, aby zetrzeć to, co zostało napisane bądź narysowane, zbędne myśli, które czasem pojawiają się w tym stanie, gdy pogłębiamy nasze rozluźnienie, zaczynają znikać. Podobnie jak ten rysunek, ten napis, znikają z twojej głowy. Uwalniasz ją, swoją głowę, od zbędnych myśli, obrazów, które mogą zakłócić jasność twojego przekazu. Jeśli masz potrzebę, aby napisać bądź narysować kolejną myśl, która zakłóca twój przekaz, twoje rozluźnienie, to zrób to teraz. Napisz, narysuj. Przyjrzyj się temu, co zostało napisane. I ponownie zacznij zmazywać, pozwalając, aby wszelkie myśli, zbędne wyobrażenia uwalniały się z twojego umysłu i przyszedł czas, aby napisać
słowo sen. Na środku tablicy trzy wielkie litery. Zwróć uwagę, jak zostały przez Ciebie napisane. Każda litera jest bardzo ważna, bo to słowo ma teraz dla Ciebie ogromne znaczenie. Sen. Trzy litery. I tak jak wcześniej, zostały zmazane napisy, rysunki. Zacznij zmazywać słowo sen. A dzięki temu ogarnia Cię cudowne uczucie rozluźnienia, komfortu i odprężenia. Pamiętaj, że zasypia tylko Twoje ciało. Umysł pozostaje obecny. I kiedy tablica jest już zupełnie czysta, to wyobraź sobie, że otwierają się w niej drzwi. Przez drzwi w tablicy wchodzisz do przestrzeni, w której znajduje się stary zamek. Jest naprawdę bardzo stary. Wyobraź go sobie teraz, na podstawie tego, co wcześniej widziałaś, widziałeś. Przywołaj ten zamek, który zapadł Ci w pamięci, piękny i bezpieczny. Ma wiele, wiele lat. Zobacz ten zamek teraz i swoją ciekawość, poczucie komfortu. Pamiętaj, że ogarnia Cię przyjemne uczucie bezpieczeństwa. Wiesz, że ten zamek pojawił się dla Ciebie, ma dobrą intencję. Chce Cię poprowadzić do różnych przestrzeni, bo doskonale wiesz, że w takich starych zamkach jest mnóstwo historii. Jest tam bardzo, bardzo dużo wspomnień, które mogą być naprawdę bardzo, bardzo stare. Wchodzisz do środka przez piękne, duże, drewniane drzwi. W środku jest pusto, ale przyjemnie. Czujesz zapach wnętrza. Pojawia się przyjemny zapach, który kojarzy się z Twoją przeszłością, czymś bardzo dobrym. To dobre wspomnienie. I wspomnienie tego zapachu sprawia, że przychodzi do Ciebie pewien dobry obraz, wizja Twojej przeszłości. Coś bardzo przyjemnego, co wiąże się z tym przyjemnym zapachem. Nasyć się tym wspomnieniem. I możesz pójść dalej, jeszcze dalej. Zanurzasz się w zakamarki, w zamku, gdzie jest absolutnie spokojnie, przyjemnie cicho i
całkowicie bezpiecznie. Rozglądasz się po pięknych, wyjątkowych pomieszczeniach i trafiasz do niezwykle dużego salonu. Nad tobą wysokie sufity, a naprzeciwko olbrzymi kominek. W nim płonie ogień. Czujesz, wiesz, że to miejsce jest przygotowane specjalnie dla ciebie. Przy kominku stoi duża kanapa. Siadasz wygodnie, kierując wzrok w stronę ognia. Ta kanapa ma w sobie na pewno mnóstwo różnych ciekawych wspomnień. Skupiasz się tylko na tych, które są dobre. Bo ten ogień, który obserwujesz, te cudowne iskry, płomieni, napawają cię jak najlepszym nastrojem. Zatem otwierasz się spokojnie na to, co ma przyjść. I w tym naprawdę dobrym nastroju przychodzą twoje wspomnienia, jak najlepsze wspomnienia ze swojej młodości, dzieciństwa. A to powoduje, że czujesz ciepło w swoim wnętrzu. Uśmiechasz się do płomieni w kominku. Pomyśl o tym, co przyszło teraz. I z tym uczuciem tego dobrego wspomnienia postanawiasz zwiedzić inne miejsca w tym pięknym, niezwykłym zamku. Czujesz jego atmosferę i wyłapujesz to wszystko, co było w nim dobre. Jest tam też dużo energii miłości, wdzięczności. Dlatego skup się na tym wszystkim, co dobrego czujesz w tym dużym, bezpiecznym i spokojnym zamku. I kiedy zwiedzasz tę ogromną budowlę, trafiasz do dużej komnaty, w której jest mnóstwo drzwi, jedne przy drugich. Wszystkie są pięknie rzeźbione, drewniane. Przyglądasz się tym drzwiom. I zauważasz, że na każdych drzwiach jest napisane imię. Znajdujesz również swoje. Budzi to w tobie ogromną ciekawość i gotowość, aby je otworzyć. Zauważ tą gotowość w sobie. Nie musisz jej mieć teraz. Jeżeli pojawia się jakakolwiek blokada
możesz z łatwością wrócić na kanapę przed kominkiem, otworzyć oczy i wrócić do tu i teraz. Jednak jeśli jest w tobie ciekawość i gotowość, aby otworzyć drzwi, zrób to teraz. Za drzwiami widzisz korytarz. A w nim schody prowadzące w dół. W korytarzu jest delikatne, przygaszone, ciepłe światło. To sprawia, że czujesz się jeszcze bardziej przyjemnie. Schodząc w dół, zerkasz na ściany. Widzisz na nich twoje zdjęcia z przeszłości. Na niektórych zdjęciach jesteś ze swoimi bliskimi. To dobre wspomnienia, być może. Niektórych nawet nie pamiętasz. Ale kiedy patrzysz na nie teraz, czujesz, jak przyjemne uczucia budują się w tobie. Pojawia się przyjemny uśmiech na twojej twarzy. Przypominasz sobie te dobre wydarzenia z twojego życia. Każde zdjęcie utrwaliło coś dobrego w twojej przeszłości. Im idziesz coraz bardziej w dół, tym zdjęcia są coraz starsze. Niektóre wyglądają, jakby miały wiele, wiele lat. Pojawiają się zdjęcia twoich dziadków. Widzisz kolejne i myślisz, że to pewnie zdjęcia pradziadków. Może nawet prapradziadków. Na niektórych są tacy poważni. Na innych uśmiechnięci. Uśmiechasz się do każdego z tych zdjęć. Sprawiają ci dużą przyjemność, bo wiesz, że idziesz coraz głębiej, coraz dalej. Na końcu korytarza pojawiają się kolejne drzwi. Masz gotowość pójść dalej? Pamiętaj, że w każdym momencie, jeżeli tylko zdecydujesz, możesz wrócić na kanapę przed kominkiem. Poczuć ciepło ognia i spokojnie wrócić do tu i teraz, otwierając oczy. Ale jeśli masz w sobie gotowość, aby otworzyć kolejne drzwi, to zrobisz to za chwilę, bo chciałabym, aby twoje ciało stało się jeszcze bardziej zrelaksowane. Pozwól, aby uczucie całkowitego, zupełnego komfortu wypełniało całe twoje ciało. I kiedy za chwilę złapiesz za klamkę, to zobaczysz pewne, bardzo dawne wydarzenie. Wydarzenie, które jest z innego czasu, innej egzystencji, innego wcielenia. Kiedy żyłaś, żyłeś na tej ziemi. Pamiętaj, że to, co się pojawi,
odbierasz bez zranienia. Będziesz obserwować to, co zobaczysz, w zupełnym uczuciu bezpieczeństwa i komfortu. Zatem otwórz drzwi teraz i zobacz, co jest za nimi. Kogo widzisz? Czy jest to kobieta, czy mężczyzna? Zobacz, jaki ma kolor skóry. Ile ma lat? Jaki to rok, w którym znalazłeś się teraz? Jakie to państwo, kraj, miejsce na ziemi? Zauważ, nazwij. Czym zajmuje się ta osoba, którą widzisz? O co chcesz ją zapytać? Co chcesz jej powiedzieć? A może masz w czymś jej pomóc, coś dla niej zrobić? O coś poprosić? Co mogłaby zmienić w swoim życiu, a co mogłoby mieć wpływ na pozytywne rozwiązania tego, co dzieje się w twoim obecnym wcieleniu? Ja zamilknę na chwilę, a ty pozwól sobie pobyć w tej przestrzeni, korzystając ze swojej wewnętrznej mądrości, swoich zasobów. Poproś, zrób to, co ma być zrobione właśnie teraz. Pamiętaj, że jeżeli jest coś, co wymaga uzdrowienia, poproś tę osobę, która jest w tej sytuacji, aby wszystko, co wydarzyło się wtedy, zostawiła w tym wcieleniu, bez brania emocji, konsekwencji, traum, złych doświadczeń do kolejnych wcieleń, aby pożegnała swoje ograniczające emocje i zostawiła je w tym miejscu, w którym jest. I nie wiem, co widzisz i czujesz teraz, bo to twoja podróż. Ja jedynie prowadzę cię w tej podróży. Natomiast to, co widzisz, czujesz, zostawiam teraz tobie, abyś mogła zrobić wszystko, co najlepsze, zapytać, pomóc, wesprzeć, rozwiązać jakąś sytuację, zamknąć, uzdrowić. Zamilknę, a ty w swoim tempie, w zgodzie ze sobą, zrób to teraz.
Zauważ, co to spotkanie wniosło do Twojego życia. Czego miałeś się dowiedzieć i co uzdrowić albo co wzmocnić w swoim obecnym życiu? Bo gdzieś w środku wiesz, w głębi swojej duszy, że cokolwiek wydarzyło się w Twoim dawnym życiu, w pewnych przestrzeniach ma wpływ na Twoje obecne życie. Zobacz, co jeszcze powinieneś zobaczyć. Które z wydarzeń z tego spotkania wymagają jeszcze uzdrowienia, wzmocnienia, przyjrzenia im się. I kiedy to czujesz, widzisz, przenieś uwagę na swoje serce, wzmocnij energię miłości i z przestrzeni serca wyślij piękne, uzdrawiające światło do tego wcielenia. Zauważ moc swojego serca i moc uzdrawiania, jakie niesie to światło. A dzięki temu wszystko z tego poziomu zostaje uzdrowione. Ponownie zamilknę na chwilę, a w tym czasie zakończ uzdrawiać ten moment w tym wcieleniu, bądź wziąć zasoby, które potrzebujesz, i w swoim tempie pożegnaj się z tą postacią, która przyszła do Ciebie. Podziękuj swojej podświadomości za dostęp do tego obrazu, do tych wspomnień, za uzdrowienie ich bądź wzięcie tego, czego potrzebujesz. I powoli podejdź z powrotem do drzwi, wróć do zamku, usiądź na kanapie przed kominkiem. Weź głęboki wdech, zrób wydech. Poczuj, jak cudowne płomienie ognia oczyszczają całą przestrzeń wokół Ciebie. Każdy oddech oczyszcza Twój umysł
i regeneruje Twoje ciało. Pamiętaj, że zawsze i za każdym razem w bardzo bezpieczny sposób możesz mieć dostęp do wszelkich innych wspomnień, wcieleń, tak aby jak najlepiej zrozumieć swoje obecne życie. Poczuj, jak dzięki temu doświadczeniu jest w Tobie kolejne zrozumienie. Jak wzrasta większa pewność siebie w Tobie. Jak patrzysz na swoją przyszłość z dużo większym optymizmem i poczuciem, że wszystko jest w porządku. Że wszystko jest tak, jak ma być. I kiedy za chwilę zacznę liczyć od 1 do 6 i powiem 6, otworzysz oczy i w czasie, gdy będę liczyć, będziesz odprężać się, regenerować jeszcze bardziej. Jeszcze głębiej, bo kiedy otworzysz oczy, Twoje ciało będzie zupełnie wypoczęte i zregenerowane, a Ty będziesz wszystko pamiętać. I zanim zacznę liczyć, pamiętaj, że bierzesz wszystko, co korzystne, resztę odrzucasz. Zatem 1. Wracasz do obecnego życia. Do tu i teraz, 2, 3, w zupełnym odprężeniu, 4, w pełnym zrelaksowaniu i zrozumieniu, 5, Twoje ciało uruchamia mięśnie, 6, otwierasz oczy. Dziękuję, że jesteś. Pozdrawiam z miłością.